wiesz, być może straszliwy ten pokój był strażnicą chroniącą dom nad jeziorem od strony trzeciego podziemia i może chroniącą go automatycznie. I męki nasze również może automatycznie miały się rozpocząć. Któż mógł przewidzieć, jakie ruchy z naszej strony miały to spowodować? Zaleciłem memu towarzyszowi pełną nieruchomość, a sam przy pomocy latarki prowadziłem dalsze badania. Znajdowaliśmy się w niewielkiej sali o kształcie prawidłowego, równobocznego sześciokąta. Wszystkie ściany od góry do dołu były całkowicie pokryte lustrami. Odcinki luster w kątach były ruchome i mogły się obracać na osiach. Tak, tak, to było to samo. W jednym kącie widać było żelazne drzewo z mocnymi, poziomymi konarami. Dla wisielców. Widząc nerwowe drżenie mego towarzysza, pochwyciłem go silnie za ramię. Bałem się, iż nie zdoła się powstrzymać i zacznie wzywać swojej ukochanej. Nagle na lewo od nas stał się słyszeć jakiś szmer. Początkowo był to jakby odgłos otwieranych i zamykanych drzwi, po czym odezwał się jakiś głuchy jęk. Przytrzymałem jeszcze silniej ramię wicehrabiego, a wówczas do uszu naszych doszły następujące słowa. Proszę wybierać. Albo msza weselna, albo msza żałobna. Poznałem głos potwora. I znowu dobiegł nas jęk zgłuszony, a potem milczenie zaległo. Byłem teraz przekonany, że Eryk nie wiedział o naszej obecności. Inaczej byłby się urządził w ten sposób, aby nie być przez nas słyszany. Mieliśmy więc nad nim tę przewagę, że znajdowaliśmy się w bliskości jego, a on tego nie przeczuwał. Trzeba go było jak najdłużej utrzymywać w tym przekonaniu. Lękałem się jednak, jakiej nieostrożności ze strony wicehrabiego, którego siłą powstrzymywać musiałem. Domyślał się, że Krystyna znajduje się ze ścianą i chciał przemocą dostać się do niej. Msza żałobna? To niewesołe, mówił dalej Eryk. Msza zaś się ślubna, to rzecz wcale inna. Trzeba koniecznie powziąć jakieś postanowienie. Co do mnie, już dłużej żyć nie mogę w tej otchłani podziemnej. Dążyłem zwycięski, ukończony. Teraz chcę żyć życiem wszystkich ludzi. Wynalazłem maskę, która niczyjej uwagi zwracać nie będzie. Będziesz najszczęśliwszą z kobiet i śpiewać będziemy sami dla siebie. Do upojenia, do utraty zmysłów. Kochaj mnie tylko. Mnie tylko miłości było potrzeba, abym się stał dobrym. Jeśli mnie będziesz kochać, stanę się łagodnym jak baranek i uczynisz ze mną wszystko, co zechcesz. Głuche jęki towarzyszące tej miłosnej litanii stawały się coraz przenikliwszymi i przechodziły w skowyt jakiś straszny i przerażający. Wznosił się on i opadał jak pomruk groźnej i potężnej fali. Nie kochasz mnie, nie kochasz mnie, nie kochasz mnie, powtórzył trzykrotnie Eryk rozdzierającym głosem. Dlaczego płaczesz? Wyszeptał po chwili łagodniej. Wiesz, że sprawiasz mi tę przykrość. I znowu nastąpiło dłuższe milczenie. Milczenie to było dla nas nadzieją. Może Eryk wyszedł i pozostawił Krystynę samą. Z pokoju tortur mogliśmy wydostać się jedynie przy pomocy Krystyny. Ona jedna mogła nam otworzyć niewidzialne drzwi i dopiero wtedy spodziewać się naszej pomocy. Nagle cisza zmącona została dźwiękiem elektrycznego dzwonka. W przyległym pokoju towarzyszył mu hałas z siłą odrzuconego krzesła i krzmiący głos Eryka. Aha, ktoś dzwoni. Prosimy wejść, prosimy. Któż to ośmiela się mnie niepokoić? Poczekaj tu na mnie. Idę odpowiedzieć syrenie, by otworzyła. Słyszeliśmy, jak się oddalał i drzwi za sobą zamykał. Nie zastanawiałem się wcale nad tym, że potwór oddalał się zapewne tylko celem dokonania nowej zbrodni. Wiedziałem tylko o jednym. Krystyna była tam za ścianą. Wicehrabia już na nią wołał. Krystyno! Krystyno! Po dłuższej dopiero chwili usłyszeliśmy słaby głos Krystyny. To chyba sen. Krystyno, to ja, Raul! Błagał dalej wicehrabia. Na miłość boską odpowiadaj, jeżeli jesteś sama. Raul, to ty, Raul! Tak, to ja. Krystyno, odwagi. Jesteśmy tu, ocalimy cię, ale bądź ostrożną. Ostrzeż nas o zbliżeniu się tego szatana. Wtedy dopiero gorączkowym, urywanym głosem Krystyna objaśniła nas, że Eryk zupełnie oszalał z miłości dla niej i że zaprzysiągł zabić siebie i wielu innych ludzi, jeżeli nie zechce zostać jego żoną. Pozwolił jej się namyślić do dnia następnego, do godziny 11 wieczorem. I wtedy, jak się wyraził, będzie zmuszona wybierać pomiędzy mszą weselną a mszą żałobną. Krystyna powtórzyła nam dosłownie pewne słowa Eryka, których zrozumieć nie mogła.
Jeżeli mi odmówisz, to razem z nami poniosą śmierć i pogrzebani zostaną wszyscy obecni w operze. Zrozumiałem dobrze te straszne słowa. Odpowiadały one w zupełności moim przypuszczeniom. Zapytałem Krystynę, czy nie wie, gdzie obecnie znajduje się Eryk. Wyszedł z mieszkania. Brzmiała odpowiedź. Czy nie możesz wyjść za nim, Krystyno? Zapytał Raul. I przekonać się o tym? Nie mogę. Jestem uwiązana i trudno mi się nawet poruszyć. Nie mogliśmy powstrzymać okrzyku wściekłości. Życie na strojka zależało przede wszystkim od wolności Krystyny. Gdzież wy się znajdujecie? Zapytała Krystyna po chwili. W moim pokoju jest dwoje drzwi. Jedne, przez które wchodzi i wychodzi Eryk, a drugie, których nigdy przy mnie otwierać nie chciał i których zabronił mi poruszać, bo mówił, że te drzwi są bardzo niebezpieczne, że to drzwi od pokoju tortur. Krystyno, jesteśmy właśnie za tymi drzwiami. W pokoju tortur? Tak, ale nie widzimy drzwi. Och, gdybym mogła choć przyczołgać się do ściany, zapukałabym do drzwi, a wy po odgłosie poznalibyście, gdzie są. To drzwi z zamkiem? Tak. Otwierają się kluczem z tamtej strony, pomyślałem. Jak wszystkie drzwi, ale z naszej strony otworzyć je zapewne można jedynie poprzez naciśnięcie sprężyny, ale jak ją znaleźć? Krystyno, musisz nam te drzwi otworzyć. Ale jak? Jęczała młoda dziewczyna. Poczekajcie, postaram się uwolnić z więzów. Nie, nie mogę. Wyszeptała z trudem po chwili bezskutecznego szamotania się. Podstęp nam musi dopomóc, rzekłem. Musimy dostać klucz od tych drzwi. Wiem, gdzie się znajduje, ale cóż, kiedy do niego podejść nie mogę. Klucz, mówiła dalej Krystyna. Leży na organach wraz z drugim małym kluczykiem z brązu. Obydwa znajdują się w woreczku, który on nazywa woreczkiem życia lub śmierci, a którego bezwarunkowo ruszać mi zabronił. Och, Raulu, Raulu, jakie to wszystko straszne. Odejście lepiej drogą, którąście przyszli. Lękam się o was. Krystyno, odparł Raul, wyjdziemy stąd z tobą albo umrzemy razem. Ale dlaczego ten potwór związał panią? Zapytałem. Chciałam się zabić. Wczoraj wieczorem pozostawił mnie tu samą, zemdloną, zachloroformowaną. Wyszedł na chwilę, a gdy wrócił, leżałam we krwi. Chciałam sobie głowę roztrzaskać o ścianę. Krystyno, moja biedna Krystyno, jęknął Raul. Wtedy związał mnie. Cała ta rozmowa prowadzona była gorączkowo, urywanie. W ciągłej obawie, że potwór nadejdzie. Niech pani mu powie, prosiłem, że więzy ją cisną. Niech pani będzie łagodna, uśmiecha się nawet do niego. Wszystko zależy od pani. Miłość boską, ciszej, wyszeptała drżącym głosem Krystyna. To on nadchodzi, słyszę jego kroki. Oddalcie się, błagam was. To jest niemożliwe, odparłem. Jesteśmy tu dobrze zamknięci i tu pozostać musimy. Przestaliśmy mówić. Odgłos ciężkich, powolnych kroków rozległ się ze ścianą. Eryk drzwi otworzył i wszedł do pokoju. Dał się słyszeć okrzyk zgrozy Krystyny. Wybacz mi, że wchodzę do ciebie w takim stanie, rzekł Eryk. Ładnie jestem urządzony, co? Ale to wina tamtego. Dlaczego dzwonił? Czy ja przechodniów pytam o godzinę? Ach, już on więcej o to nie będzie pytał nikogo. Westchnął cicho i zamilkł. Dlaczego krzyknęłaś, Krystyno? Zapytał po chwili. Czy przelękłaś się mnie? Eryku, ja cierpię, mówiła Krystyna. Te sznury wżarły mi się w ciało. Ale ty zechcesz znowu umrzeć. A zresztą, skoro i tak umrzeć mamy razem, mruknął Eryk. Dosyć takiego życia. Muszę z nim jakoś skończyć. Rozumiem cię. Poczekaj, nie ruszaj się, uwolnię cię. Jedno tylko twoje słowo, Krystyno, a wszystko skończy się w jednej chwili. Dlaczego patrzysz na mnie takim przerażonym wzrokiem? Zmoczony jestem, prawda? Ach, bo widzisz, moje kochanie, niepotrzebnie wychodziłem teraz. A, taka okropna pogoda. Wiesz, ten, co dzwonił przed chwilą, a może mnie się tak tylko zdawało, podobny był... No, obróć się. Jesteś zadowolona, co? Jesteś teraz wolna. O, mój Boże, twoje biedne ręce, Krystyno. Bolą cię. Ale czekaj, muszę przecież zaśpiewać nad nim moją przeżałobną. Słuchałem tych strasznych słów i złowrogie przeczucie owładnęło mną. Ja kiedyś zadzwoniłem w ten sam sposób do drzwi tego potwora. Dwoje czarnych, potwornych ramion wysunęło się z ciemnych głębin wód i pochwyciło mnie. Któż to mógł być? Eryk mówił o jakimś podobieństwie. Do kogo był on podobny? Do kogo? A teraz ten ohydny szatan śpiewał nad nim rekwiem. Och, ten śpiew wspaniały, przeklęty. Całe podziemie rozbrzmiewało nim. Nagle
to jest? Co ty zrobiłaś z moim woreczkiem z kluczami? Koniec rozdziału 23. Rozdział 24. Początek tortur. Dalszy ciąg opowiadania Persa. Głos powtórzył z wściekłością. Co uczyniłaś z moim woreczkiem? Trwoga Krystyny w tej chwili nie była chyba większą od naszej. Powiedz, to dlatego chciałaś, abym cię uwolnił, ażeby mi zabrać woreczek. Dały się słyszeć pospieszne kroki Krystyny, uciekającej w naszą stronę, tak jakby przedzielając ją z ścianie, chciała szukać schronienia. Dlaczego uciekasz? Wołał za nią gniewny głos. Oddaj mi woreczek. Czyż nie wiesz, że to jest woreczek życia i śmierci? Posłuchaj mnie, Eryku, rzekła z wysiłkiem Krystyna. Ponieważ już jest postanowione, że mamy życie razem, cóż ci to szkodzi? Wszystko, co jest twoim, należy również i do mnie. Było to powiedziane głosem tak drżącym, że aż budziło litość. Nieszczęśliwa musiała używać całej swojej energii dla przezwyciężenia trwogi. Lecz równie dziecinnymi wybiegami trudno było oszukać takiego potwora. Wiesz doskonale, że znajdują się tam tylko dwa klucze. Cóż chcesz z nimi zrobić? Zapytał. Chciałam, odparła, obejrzeć tamten pokój, który zawsze przede mną zamykałeś. To już taka ciekawość kobieca. Dodała tonem niby wesołym, którego fałszywe brzmienie zwiększyło jeszcze nieufność Eryka. Nie znoszę kobiet ciekawych, wykrzyknął Eryk. No, oddaj mi woreczek. Oddaj. Zostaw ten klucz. Roześmiał się drwiąco, podczas gdy Krystyna jęknęła z bólu. Woreczek został jej odebrany. Było to już za wiele na rozprężone nerwy wicehrabiego. Krzyk wściekłości wydarł się z jego piersi. A to co? Czy słyszałaś, Krystyno? Zdaje mi się, że ktoś jęknął. Nic nie słyszałam, wyszeptała Krystyna. Nic, nic, zupełnie mylisz się, Eryku, na pewno się mylisz. No ale co to znaczy? Padał potwór dalej. Jakim głosem ty mi to mówisz i dlaczego drżysz tak i bledniesz? Tak, tam ktoś jest. Tam w pokoju tortur ktoś jest. Teraz wszystko rozumiem, teraz. Wszystko rozumiem. Tam nie ma nikogo. Przekonamy się zaraz, aniołku. Moja Krystyno, mój ty skarbie jedyny. Chcesz się przekonać sama? Nie potrzeba drzwi otwierać. Wystarczy tylko tutaj zagasić światło. A jeżeli tam ktoś jest, natychmiast zabłyśnie światło tam przy suficie w okienku. Nie lękasz się przecie ciemności. Jestem wszak przy tobie, ja, Eryk, twój kochanek i mąż. Wtedy zabrzmiał przygasły, zamierający głos Krystyny. Nie, nie chcę, boję się ciemności. Eryku, pokój ten nie interesuje mnie wcale. Tylko jak dziecko było ciekawe, ale teraz już nie, naprawdę nie. Tymczasem w naszym pokoju zaczęły dziać się rzeczy, których tak strasznie się lękałem. Eryk automatycznie torturować nas zaczął. W jednej chwili oblani zostaliśmy oślepiającym blaskiem. Wicehrabia, który nie mógł spodziewać się tego, aż zadrżał z przerażenia. Równocześnie gniewny głos Eryka zadźwięczał ze ścianą. Mówiłem ci, że tam ktoś jest. Widzisz teraz okienko? To maleńkie, oświetlane okienko. Ten, który się znajduje za ścianą, widzieć go nie może, ale ty wejdź na tę drabinkę. Wejdź. Pytałaś się często do tego, do czego służy, teraz się przekonasz. Służy do badania pokoju tortur, mała ciekawska. Jakiego pokoju tortur? Ryku, przez litość, co ty mówisz? Ty chcesz mnie tylko przestraszyć. Powiedz mi, co zamierzasz uczynić? Na miłość twoją, Ryku, zaklinam cię. Idź do okienka, Krystyno. Ujrzysz ciekawe rzeczy. Tak, masz słuszność. Podaj mi drabinę. Och, moja maleńka, jak to grzecznie z twojej strony. Powiedz mi, jak wygląda jego twarz. O, gdyby ludzie mogli sobie zdać sprawę, jakim szczęściem jest posiadać twarz i nos zdrowy. Gdyby nie zabłąkali się do pokoju tortur. Po chwili usłyszeliśmy tuż nad naszymi głowami wymówione słowa. Mój przyjacielu, ależ tam nie ma nikogo. Nikogo? No to tym lepiej, skoro tak to zejdź, Krystyno, z drabiny i oprzytomnij, proszę cię. Po cóż mdleć, skoro tam nikogo nie ma?
Ale jak ci się podoba ogólny widok tamtego pokoju? Ładne, co? Ciekawy dom, gdzie można oglądać podobne widoki. Masz słuszność, Eryku. Ale wspominałeś o torturach. Nie widzę ich tam wcale. Ale tak mnie tym przestraszyłeś. To, co tam widziałam, było bardzo piękne, Eryku. Ty jesteś wielkim artystą. Tak, artystą w swoim zawodzie. Powiedz, Eryku, dlaczego nazwałeś pokój ten pokojem tortur? Zaraz zrozumiesz, co tam widziałeś najsamprzód. Las, drzewa. Co jeszcze? Ptaki. Widziałaś ptaki? Nie, nie widziałam. No więc co widziałaś? Co, gałęzie? Co tam jest na jednej gałęzi? Wołał gorączkowo Eryk. Wiesz co? Pętlica. Stryczek. Dlatego to nazywam ten pokój pokojem tortur. Oto tak, dla żartu. Rozumiesz? Ja lubię wyrażać się i czynić inaczej niż wszyscy ludzie. Ale już dosyć mam tego. Jestem zmęczony. Nie chcę już dłużej mieszkać w domu, gdzie są pokoje tortur. Nie chcę przebywać jak szarlatan w mieszkaniu o podwójnych ścianach. Dosyć już tego. Dosyć. Chcę żyć jak wszyscy. Spokojnie. W domu o zwyczajnych oknach i drzwiach. Chcę mieć uczciwą żonę, jak każdy inny człowiek. Tak, moja mała Krystynko. Chcę mieć żonę. Chodzić z nią w biały dzień po ulicach. Nie znudzisz się mną, maleńka. Potrafię cię zabawić. O, widzisz? Słuchasz mnie? Nie odpychasz? Powiedz, kochasz mnie? Nie. Nic nie szkodzi. Pokochasz mnie później i dobrze ci będzie ze mną. Zabawię cię. Tyle śmiesznych sztuczek umiem. Wiesz, jestem świetnym brzuchomówcą. Śmiejesz się. Nie wierzysz? I nędznik, aby tylko odwrócić uwagę biednej Krystyny od nas i od tego fatalnego pokoju, silił się na żarty. Oszałamiał ją potokiem szalonych słów i wykrętów. Och, słuchaj mnie. Słuchaj. Wołał oszalały Eryk. Podnoszę trochę maskę. Widzisz moje wargi? Nie poruszają się, a przecież głos mój słyszysz. Co chcesz, żebym mówił? Powiedz. Głos mój pójdzie wszędzie. Przejdzie przez te ściany, w tamtym pokoju mówić będzie. Słuchaj, co on teraz mówi? Czy mam przecisnąć jaszczurkę, czy też węża? A teraz już w małym woreczku. Co mówi? Ja jestem panem życia i śmierci. A teraz hop, już jest w gardle biednej karlotty śpiewaczki. Śpiewa, śpiewa, ale to taki jakiś rechot, moja Krystyno. Słynny rechot żabi. Teraz przeniósł się już do loży numer 5 i mówię coś do wystraszonych dyrektorów. Słuchaj dalej, Krystyno, słuchaj. Już jest w pokoju tortur i oto co mówi. Nieszczęście i zagłada tym, którzy mają szczęście posiadać zdrową twarz i własny nos, bo ci muszą się zapoznać z tym oto pokoikiem. Eryku, Eryku, błagam cię, uspokój się. Męczysz mnie tym okropnym głosem. Błagała Krystyna. Zlituj się. Niedobrze mi, nie czujesz jak to okropnie gorąco? Och tak, potwierdził Eryk. Gorąco to staje się nieznośnie. Ciche, żałosne jęki wypełniły pokój, a potem rozległ się konwulsyjny szloch Krystyny. Eryku, boję się, gorąco mnie dusi, ta ściana pali jak ogień. Tak, kochanie, to z tego lasu, co znajduje się obok. Co ty mówisz? Tak, tak, to od lasu, Krystyno. Czyż nie widziałeś, że to upalna puszcza krainy Kongo? Że to piekący żar południowego słońca Afryki? Szatański śmiech potwora zagłuszał żałosny płacz Krystyny. Wicehrabia Daszany z pianą na ustach, wykrzywionych nerwowym skurczem, walił coś sił pięściami w rozpaloną ścianę. I nagle usłyszałem odgłosy krótkiej walki. Głuchy stuk padającego ciała wleczonego potępa po podłodze. Łoskot drzwi z siłą zatrzaśniętych i cisza. Straszna, przygniatająca cisza przepojonego piekielnym żarem. Koniec rozdziału 24. Rozdział 25. Beczki, beczki, czy macie beczki do sprzedania? Dalszy ciąg opowiadania Persa. Jak już wspomniałem, pokój, w którym znajdowaliśmy się, miał wszystkie ściany wyłożone lustrami. W ten sposób, że wystarczyło na przykład ustawić w jednym rogu kolumny z marmuru, aby ujrzeć pałac z tysiącznymi kolumnami ciągnącymi się w nieskończoność. Wyobraźnia jednak Eryka wymagała czegoś oryginalniejszego. Dlatego to zapewne ustawił w rogu pokoju żelazne drzewo, imitujące wspaniałe drzewo prawdziwe, o lśniących zielonych liściach, a trwalsze od niego i mogące wytrzymać najrozpaczliwsze ataki nieszczęsnej ofiary, zamkniętej w diabelskim pokoju. W pokoju nie było żadnego sprzętu. Sufit lśnił się jak tafla zamarzniętego jeziora. Dzięki nowemu, niezwykłemu systemowi ogrzewania elektrycznego można było utrzymywać żądaną temperaturę. Chciałbym, spisując te wrażenia, nie wywołać zarzutu przesady, dlatego staram się wszelkie spotkanie w tajemniczym domu Eryka pozornie nienaturalne zjawiska
zastanawiając się równocześnie nad strasznym naszym położeniem. O powrocie tą samą drogą, którą przybyliśmy, mowy być nie mogło. Przejście zamknęło się nad nami, a ja nie znałem sposobu poruszającego kamień. Poza tym otwór ten znajdował się w suficie, a my byliśmy o parę metrów od niego oddaleni. Było jedno jedyne możliwe wyjście przez pokój, gdzie przebywał Erik z Krystyną. Ale jeżeli przejście widoczne było dla nich, dla nas było ono niewidoczne. Nie mogliśmy liczyć na pomoc ze strony Krystyny, gdyż słyszałam, jak nieszczęśliwą dziewczynę wywlokł potwór z pokoju i zamknął drzwi za sobą. Życie nasze zależało od mojej zimnej krwi, bo od towarzyszy mojego w jego obecnym stanie nie mogłem się spodziewać pomocy. Jeżeli uda mi się znaleźć sprężynę otwierającą drzwi, będziemy wolni. Przystąpiłem więc natychmiast do poszukiwań, lecz w tym przeszkadzał mi wicehrabia, który jak szalony biegał wokoło i wołał na cały głos Krystyny. Oczy mu gorzały niezdrowym blaskiem i spostrzegłem, że z każdą chwilą zatracał ostatki samowiedzy i równowagi umysłowej. Ten pokój jest mały, bardzo mały, panie wicehrabio, rzekłem dobitnie, ujmując go za rękę. To, co pan tu widzisz, to optyczne kłamstwo, złuda, z której musisz się pan otrząsnąć, bo inaczej zginiesz. Wyjdziemy stąd, jak tylko drzwi znajdziemy. Szukajmy więc ich, szukajmy. I zaczęła się robota niezwykła. Przesuwaliśmy rękami drobiazgowo i starannie po lustrzanych ścianach, idąc jeden za drugim aż do możliwej wysokości nad naszymi głowami. A musieliśmy się spieszyć, bo gorąco stawało się nie do zniesienia. Nie lada chwila mogliśmy ulec śmiertelnemu osłabieniu. Po półgodzinnej, nieznośnej takiej pracy wicehrabia zachwiał się i przystanął. Duszę się, wyszeptał z trudem. Oto chluster, bucha żar zabijający. Gdzież ta sprężyna? Boże, duszę się. Oprzytomniał trochę po chwili i mówił dalej. Jedno mnie tylko pociesza, że potwór dał Krystynie termin do jutra wieczorem. Jeżeli nie wyjdziemy stąd i nie zdołamy Krystyny oswobodzić, to przynajmniej umrzemy tu razem. Ponieważ nie miałem takich, jak widzę, chyba powodów do rozpaczy, budzących we mnie pragnienie śmierci, przed po wypowiedzeniu paru słów pocieszenia, pozostawiając go losowi, szukałem dalej wyjścia. I mnie zaczynała ogarniać gorączka. Czas mijał, ani śladu przeklętej sprężyny znaleźć nie mogłem. Przede mną znosiły się olbrzymie, wspaniałe, o jasnym kolorycie drzewa, które przy dotknięciu parzyły jak ogień. Cienia one nie dawały żadnego, bo nad naszymi głowami płonęło w całej swojej potędze i żarze olbrzymie słońce Afryki. Ile takich piekielnych godzin przeżyliśmy w ten sposób? Nie wiadomo. Wicehrabia oszalały z bólu i rozpaczy biegał jak potępieniec, wyobrażając sobie ciągle, że gdzieś przeciął i żył kochaną. Och, jakie mnie pragnienie pali! Zajęczał w końcu, opierając się całą siłą o mnie. I mnie paliło nieznośne pragnienie. Gardło płonęło ogniem. Tymczasem wokoło nas zaszły pewne zmiany. Słońce, proszące nas tak niemiłosiernie, okryło się. Ciemność ogarnęła nas, a spoza drzew po chwili wyjrzał blady księżyc. Nowa, szatańska pułapka Eryka. Straszne są upalne dnie pod podstrodnikowym słońcem, ale czy nie gorsze stokroć tajemnicze, pełne grozy noce, kiedy to z każdej strony czyhać może niezwalczone niebezpieczeństwo. Napad dzikiego zwierza, a przy tym z nastaniem nocy gorąco nie ustąpiło. Powietrze było jeszcze parniejsze i bardziej duszne. W pewnej chwili przygnębiającą śmiertelną ciszę przeszył donośny rzek lwa. Wstrząsani dreszczem lęku i przerażenia staliśmy przykuci do swoich miejsc. Lew! Szepnął wicehrabia. Tu jest lew niedaleko. Nie widzisz go pan? O tam, w gąszczu. Jeżeli zaryczy jeszcze, strzelę. Ryk ponowił się, silniejszy i potężniejszy niż pierwszy. Wicehrabia strzelił i rozbił lustro. I jak to sprawdziłem nazajutrz. Po lwie przyszedł tygrys i inne zwierzęta. Nawet osławiona afrykańska mucha tsetse nawiedziła nas. Eryk był wspaniały, doprawdy w swoich pomysłach. Musieliśmy długo, bardzo długo błądzić wśród nocy, bo na koniec drzewa lasu zrzednąć zaczęło i znaleźliśmy się wśród kamienistej, piaszczystej pustyni. Suchy, palący wiatr uderzał nam w twarze, a w uszach dzwoniło nieznośne brzęczenie niebezpiecznej muchy. Starałem się na zimno wytłumaczyć wicehrabiemu te dziwne zjawiska, bo nawet poniekąd wiedziałem, jakimi środkami posiłkuje się w podobnych celach ten szalony potwór, ale nie wiem, czy mnie zrozumiał. Sądziłem, że Eryk z całą swoją maszynerią musi się znajdować niedaleko. Wołałem więc: Eryku, Eryku. Chciałem, by mnie poznał i przemówił do mnie. Może byśmy się jakoś zdołali porozumieć.
woda. Krzyknąłem więc z całej siły. Mówi ze hrabio, bądź mężnym, to złuda, to miraż, to diabelska sztuczka lustrzanych ścian. Zaklął się rzeczywiście, wściekły, odwrócił się ode mnie. Wołał, że jestem szaleńcem, wariatem, że chcę go doprowadzić do utraty zmysłów. Że las był prawdziwy, tak samo jak prawdziwą jest to oaza, gdzie sączy się woda, której on napić się musi. I czołgał się po ziemi z chrapliwym jękiem. Woda, woda. Usta miał otwarte, jak gdyby pił. Ja mimo woli czyniłem to samo, bo nie tylko widzieliśmy wodę, ale słyszeliśmy jej szmer. Po chwili tortury nasze dosięgły już szczytu. Deszcz padał, słyszeliśmy jego miarowy, monotonny plusk, a przecież nie czuliśmy go. Oczy i uszy nasze przepełnione były widokim i pluskiem deszczu, a usta spalone gorączką otwierały się z trudem. Wicehrabia przyczołgał się do szyby lustrzanej i począł ją lizać. Poszedłem za jego przykładem, lecz lustro było tak rozgrzane, że aż parzyło. Bez sił zwaliłem się na ziemię, ale miałem na tyle jeszcze przytomności, że wyrwałem z rąk wicehrabiego pistolet, który przykładał do skroni. W tej samej chwili wzrok mój padł na stryczek z Pendżabu, leżący pod drzewem. Tuż obok dojrzały mnie niewielki czarny punkcik. To była główka tajemniczej, tak gorąco przeze mnie poszukiwanej sprężyny. Boże, co za radość, byliśmy wolni. Dotknąłem czarnej główki, pokazałem ją wicehrabiemu, przycisnąłem spawczą sprężynę i... To nie były drzwi, które uchyliły się, robiąc nam przejście, lecz zapadnia, która szybko usuwała się ku dołowi. Owionęło nas chłodne powietrze, co mogło znajdować się w tej czarnej otchłani, nad którą zawiśliśmy teraz. Może woda? Wstrzymałem siłą mego towarzysza, który bez zastanowienia chciał się rzucić w dół. Czy to nie nowa pułapka Eryka? Trzymając latarkę przed sobą, próbowałem zasunąć się ostrożnie i nogą napotkałem schody. Po chwili byliśmy już na dole. Chłód panujący tam orzeźwił nas. Oczy powoli oswajały się z ciemnościami i wkrótce dostrzegliśmy zarysy jakichś dużych, okrągłych przedmiotów. Skierowałem w tę stronę światło latarki. Były to beczki. Znajdowaliśmy się w piwnicy Eryka. Wiedziałem, że Eryk lubił mieć dobrą kuchnię i piwnicę. Należało się przeto spodziewać, że będzie czym ugasić pragnienie. Beczki, beczki, wołał uradowany wicehrabia. Obejrzeliśmy je dokładnie, lecz wszystkie były hermetycznie zamknięte. Usiłowałem więc zbadać za pomocą małego, ostrego nożyka ich zawartość, gdy nagle usłyszeliśmy monotonne i rytmiczne wołanie, tak często spotykane na ulicach Paryża. Beczki, beczki... Czy macie beczki do sprzedania? Cofnąłem rękę, wsłuchując się chciwie. Śpiewne nawoływanie rozległo się jeszcze, lecz cokolwiek dalej. Co to jest? Szepnął wicehrabia. Głos wychodzi z beczek. Głos ucichł i nie dał się więcej słyszeć. Powróciłem do przerwanej pracy i wywierciłem dziurkę w pierwszej, najbliższej beczce. Przesunąłem latarkę i cofnąłem się zdumiony, odrzucając z całych sił latarkę od siebie. Przez maleńki otwór w beczce sączył się proch. Koniec rozdziału 25. Rozdział 26. Czy nacisnąć jaszczurkę, czy też nacisnąć węża? Koniec opowiadania Persa. A więc było tak, jak przewidywałem. Groźby Eryka nie były pozbawione prawdy. Stojąc poza ludzkością, wybudował sobie stale od ludzi schronisko godne dzikiego zwierza, zdecydowane na wysadzenie wraz z sobą w powietrze wielu z tej przeklętej ludzkiej rasy, którzy by ośmielili się go prześladować. Odkrycie to poruszyło nas do tego stopnia, iż zapomnieliśmy o sobie, o własnym niebezpieczeństwie i o ocaleniu Krystyny, myśląc o setkach tych nieszczęśliwych, którzy zginą niewinnie z ręki tego oszalałego fanatyka. Przypomniały nam się słowa Eryka. Jutro wieczorem, o godzinie 11. A któraż teraz była godzina? Na miłość boską, która była godzina? Bo może to jutro, to już może dziś, już zaraz. Może za parę sekund gruzy tylko pozostaną z całego olbrzymiego gmachu opery, grzebiąc setki ciał pod sobą. Ach, co to? Trzask tu w tym kącie, skrzyd mechanizmu. Wicehrabia krzyczeć zaczął jak szalony. Wtórowałem mu w najlepsze. Paniczny strach ogarnął nas. Weszliśmy na schody, by po chwili stoczyć się na dół. A może zapadnia zawarła się już nad nami? Ta ciemność straszna, żeby choć trochę światła i iskierkę. Dostaliśmy się nareszcie na górę. Ciemno tam teraz, tak samo jak i na dole. Wychodzimy na powierzchnię.
godzina? Która godzina? Gdyby choć mieć zapałkę, mamy przecież zegarki. Widzę hrabia usiłuje strzaskać szkiełko i palcami wyczuć pozycję wskazówek. Nagle dochodzi nas odgłos kroków spoza ściany. Och tak, nie pomyliliśmy się. Ktoś puka w ścianę i głos Krystyny woła słaby i drżący. Raulu, Raulu. Krzyczymy w niebogłosy i walimy pięściami w lustrzane szyby. Krystyna wybucha płaczem. Nie spodziewała się zastać nas przy życiu. Erek był w niebywałym paroksyzmie szału i zawziętości. Która godzina, Krystyno? Pytamy. 11. Za parę minut do 11. Lecz powiedz, która 11? Ta godzina, która zaważyć ma o życiu lub śmierci nas wszystkich. Erek szaleje. Wstręt i lęk budzi we mnie. Zerwał maskę z twarzy, a jego okropne oczy miotają błyskawice. I śmieje się, tak, śmieje się. Strasznie. Powiedział mi, jeszcze 5 minut zostawiam cię samą. Nie chcę ci przeszkadzać, masz tu kluczek, którym otworzysz szkatułki hebanowe znajdujące się na kominku. Znajdziesz w jednej jaszczurkę, w drugiej węża. Piękne, cyzelowane w brązie japońskim. Te zwierzątka za ciebie powiedzą tak lub nie. Jeżeli dotkniesz się jaszczurki i przekręcisz ją na osi dookoła, znaczyć to będzie dla mnie tak i wejdę do naszego pokoju weselnego. Jeżeli zaś uczynisz to samo z wężem, którego znajdziesz w drugiej szkatułce, będzie to znaczyć nie i wejdę do pokoju umarłych i śmiał się wówczas jak pijany szatan. Błagałam go na kolanach, by mi dał klucz od pokoju tortur, lecz odpowiedział, że klucz ten potrzebny już nie będzie i że pójdzie go wyrzucić na dno jeziora. Gdy wychodził, wołał jak wściekły. Pamiętaj, nie dotykaj węża, on diabelnie umie skakać w górę. Pamiętaj! Zrozumiałem dokładnie słowa Krystyny. Wiedziałem, że za dotknięciem fatalnego węża wylecimy wszyscy w powietrze. Wicehrabia, wzruszonym, przerywanym głosem, oznajmił Krystynie o planie potwora, o planie, który by tyle niewinnych ofiar pociągnął za sobą. Nie było rady, Krystyna musiała dotknąć się jaszczurki. Uczyń to, Krystyno, moja najdroższa, wyrzekł Raul. Zapanowało milczenie. Krystyno, zawołałem nagle. Gdzie pani jest? Przy jaszczurce. Przebiega mnie myśl, że może Erik postanowił jeszcze oszukać nieszczęśliwą dziewczynę. Może właśnie było przeciwnie. Poruszenie jaszczurki mogło sprowadzić straszną katastrofę. Boże, co robić? Gdzie się mógł w tej chwili znajdować ten potwór? Idzie. Słyszę go. Zawołała Krystyna. Słyszałem wyraźnie, jak wszedł do pokoju, nie mówiąc ani słowa. Eryku. Zawołałem wtedy donośnym głosem. To ja. Poznajesz mnie? Żyjecie więc jeszcze. Odpowiedział spokojnie. No to starajcie się nie robić wiele hałasu. No ani słowa więcej. Dodał ostro. Bo wylecicie w powietrze. Po czym zwrócił się do Krystyny. Och, jak widzę, kochanie, nie dotknęłaś ani jednej z tych ładniutkich zabaweczek. No ale nigdy, nigdy nie jest za późno na rzecz dobrą. Daj mi kluczyk. Nie chcesz? To otworzę bez kluczyka, wiesz, że dla mnie nie ma zamków ani żadnych trudności. A więc otwieram obydwa kufereczki. Ładne zwierzątka są tu, prawda? Wydają się takie spokojne, ładniaczkie. No ale pod stopami naszymi dosyć jest prochu. Wystarczy, aby nasz domek wysadzić w powietrze. Dziś wieczór naszych zaślubin, Krystyno. Musimy je obejść godnie. Dalej, dalej. Dotknij swoją rączką tej zgrabnej jaszczurki. Jeżeli za 2 minuty nie uczynisz tego, mówił po chwili milczenia Erek, wyręczę cię i przekręcę węża. Przeżywaliśmy wszyscy straszne chwile. Wicehrabia upadł na kolano i łkał cicho. Ja zaś walczyłem ze strasznym atakiem nerwów. Po chwili łagodny, prawie słodki głos Eryka zadźwięczał znowu. Ostatnie 2 minuty upłynęły, Krystyno. Żegnaj mi, kochana. Eryku! Krzyknęła przeraźliwie Krystyna. Czy przysięgasz mi na miłość twoją, że naprawdę jaszczurki dotknąć należy? Tak, jeżeli to ma być weselna nasza noc. Ale dosyć już, odsuń się. Eryku! Dosyć, puść mnie. Eryku, dotknęłam jaszczurki. Te straszliwe sekundy upływające w agonii oczekiwania. Szmer jakiś dziwny wznosił się koło nas. Wzrastał, potężniał. Szmer ten szedł od zapadni, z ciemnego wnętrza, od chłonnej piwnicy. Plusk. Szmer wody i świeży powiew uderzył do góry. Woda, woda. Woda z cichym, upajającym śpiewem szmakunem odświeżając nasze spalone gardła. Zalewa piwnicę czarne, zalewa szereg potwornych.
Krystyno! Woła Raul. Woda już sięga nam kolan. Ale Krystyna nie odpowiada i słychać tylko szum wspierającej wody. Tracimy już równowagę i prąd unosi nas w górę, rzuca o tafle lustrzane. Czy mamy umrzeć zatopieni wodą w pokoju tortur? Nie przypuszczałem, żeby Eryk chował dla nas taką niespodziankę. Eryku, przypomnij sobie, że ci uratowałem życie. Silniejszy prąd rzuca nas o żelazne drzewo. Chwytamy się go rozpaczliwie. Nie zdaję sobie sprawy, jakiej wysokości dosięgła już woda, lecz czuję, że powietrze staje się z każdą chwilą cięższe. Znajdujemy się pod sufitem. Nad nami noc czarna i duszna. Straszne uczucie ogarnia nas. Teraz to już koniec. Ryku te szatanie. Siły nas opuszczają. Gałęzie drzew wysuwają się nam z rąk. Idziemy na dno, by znowu wypłynąć w szalonym pędzie wirować w pieniących się nurtach. Palce moje spotykają na ślizgłą, lustrzaną szybę i zsuwają się z niej bezwładnie. Kręcimy się dalej. Kręcimy do zawrotu głowy. Do zapomnienia. Ale jeszcze jeden ostateczny wysiłek. Wznoszę głowę. Eryku, Eryku, Krystyno. W uszach dziwna muzyka, bulgotanie straszne i monotonne i zdaje mi się, że w dźwiękach tych słyszę słowa beczki, beczki, czy macie beczki na sprzedaż? Koniec rozdziału 26. No i tym samym koniec na dziś. No, tak jak powiedziałem, to chyba, nawet nie chyba, najbardziej intensywne rozdziały w tej książce. No mimo wszystko mam nadzieję, że skoro jesteście dalej ze mną tutaj aż do takiego momentu, no to chyba musicie lubić takie opowieści z dreszczykiem. No mimo wszystko mam nadzieję, że będziecie spać w miarę spokojnie i że takie straszne historie podziałają odwrotnie i właśnie odstraszą różnej maści koszmary. Przy okazji, no przepraszam dzisiaj za różne dziwne odgłosy. Niestety nie do końca mogłem nad wszystkim zapanować, ale mam nadzieję, że nie przeszkadzały za bardzo i za kolejnym razem postaram się już trochę lepiej ogarnąć. No, niestety takie warunki, jakie mam, no lepiej, no mogę lepiej, ale no najwyraźniej złośliwe rzeczy martwych czasami nie daję za wygraną. Także dziękuję wam za dzisiaj i dobranoc. Pa, pa.